Dawno już nie było odcinka na moim kanale, ale w końcu jest. No powiem wam, że po prostu zrobiłem sobie wielki tydzień lenia. Nie chciało mi się po prostu nic nagrywać. Grałem w co innego niż FIFA i dlatego tak wyszło. Mam ten odcinek nagrany, ale tak naprawdę więcej nie mam nic nagrane. Chciałbym oczywiście nagrać karierę Parmą jeszcze w tym tygodniu, bo dawno jej już nie było, ale lecimy z końcówką czwartego sezonu. A jak chcę Amsterdam, będziemy mieli wszystkie. Oczywiście to samo i myślę, że na chwilę sobie zastosuję tą karę, ponagrywam trochę Parmy, powrzucam, żeby to nie było takie monotonne, bo ostatnio dużo jest tej kariery Ajaxem na moim kanale. Więc no trzeba trochę przystopować, zobaczyć jak tu będzie dalej się rozwijała ta seria, bo fajnie się ogląda i mam nadzieję, że nadal się Wam będzie podobać. Tak już rozgrywamy mecze w styczniu, wygrane, remis. Jestem strasznie zmęczony, więc mogę tak mulić, naprawdę. No, zachwycenie się czuję. Miejmy nadzieję, że jakoś przebnę fajnie przez ten odcinek. Macie kolejne upgrade'y. I tutaj wypożyczę naszego francuskiego napastnika do FC Twente na rok, żeby sobie pograł. Może go ściągnę po zakończeniu sezonu. Tutaj mecz z Rodą, wygrywamy 3 do 1. No jest coraz lepiej idzie nam w lidze. Umacniamy się na pozycji lidera, to kolejny trening naszych pomocników. I wraz z środkowym obrońcą Ekoku, który już ma 76 overalla, WOS ma 75. I tutaj macie pełną listę piłkarzy, których obserwuję. To są piłkarze, którzy posiadają potencjał, duży potencjał, jak to jest napisane. Duży potencjał w przyszłości może być świetnym graczem itp. No powiem wam, że ich jest sporo, na pewno wszystkich nie kupię, ale niektórych może sobie wybiorę. Na pewno na ławkę rezerwowych, a potem, żeby robić z nich jeszcze większe gwiazdy. Niektórych już mamy overale pokazane, bo udało mi się już, skończyła się obserwacja, ten jest Diallo, bardzo ciekawy. 77 już overala ma, ale ja mam strasznie dużo skrzydłowych. Ale jakbym postanowił trochę zrobić zmiany, to wie, ten napastnik włoski bardzo też dobrze wygląda. Ma duży potencjał. Myślę, że on by mógł być naszym napastnikiem. No, jak sprzedam Drewsiego, myślę, że następny sezon to może być ostatni. Drewsiego tutaj Callum Hudson Odoi. On też świetny potencjał. No jest dużo tych zawodników z potencjałem. No muszę pomyśleć, czy będę wymieniał bardzo ten skład, czy nie. Tutaj mamy negocjację z Evertonem Odegaarda i no i sprzedajemy go za 38 milionów. A kupiliśmy go ile? Nie pamiętam, może chyba było z 15. Może wy pamiętacie, bo ja nie. Więc jesteśmy po raz kolejny zyskiem. No myślę, że na drugim też mi się uda zarobić, bo to myślę, że piąty sezon to będzie go ostatni, a potem na atak jeszcze Fodo albo Leao. Tutaj kupuję piłkarza z Feyenoordu, środkowego obrońcy, który może grać na PO, ale u mnie będzie raczej LO. Będzie musiał się nauczyć grać na lewej obronie. Potencjał Holender ma bardzo fajny, więc jest bardzo dobra cena, 1 300 000 klauzuli odstępnego, więc no, trzeba wykorzystać i kupić i ukraść talent naszemu rywalowi. Macie oczywiście negocjacje, ale no czarny z czarnym się dogada jak najlepiej, jak najszybciej. I właśnie nam to poszło. Jestem ciekawy, jak ci inni zawodnicy będą się rozwijać, kogo kupię. Tutaj wygrywamy 1 do 0, problemy Neresa i myślę, że Dawid Neres też może w lecie odejść, bo na jego miejsce chciałbym już grać Bruynem grać. Który nie jest może jeszcze tak skuteczny, ale myślę, że potencjał może mieć większy. No zobaczymy, czy dotrzymam fajną ofertę, bo myślę, że to będzie ostatni sezon Nereza. Czas na wymianę pokoleniową. Może też Kontygo sprzedam, Dokera przesunę trochę na SO, żeby Maepa grał coraz więcej, bo Maepa, no umówmy się, jest koksem. No i ćwierćfinale trafiamy, nie, w 1.16 na Barcelonę. Ciężki rywal, wygrywamy, jednak nie przegrywamy, tylko 1 do 0. Możecie sobie zatrzymać, jakich zawodników ma Barcelona. Ale no tak, pierwszy raz wychodzimy z fazy grupowej, no i od razu trafiamy na jedną z najlepszych ekip na świecie, z najlepszym piłkarzem na świecie. Nie, Messi chyba jeszcze gra. Ale będzie ból dupy, jak mnie ktoś to ogląda, jak to Messi jest najlepszy. Dobra, nie dyskutujmy o tym. Jedziemy dalej, mecz z Wolę. Trochę dłuższa symulacja, 3 do 1 i po tym meczu Justin Kluivert wypada na 5 miesięcy. Wam tego nie pokazałem, no wyciąłem, ale on wypada chyba na 5-6 miesięcy, no więc nie najlepiej. I Bruyne zajmie jego miejsce w pierwszym składzie, tutaj przegrywamy po golu Gomesa. Oni tam mają Embolo w ogóle, no i tutaj oferta za naszego lewego obrońcę 18 milionów 300 do Villarreal odchodzi nasz Urugwajczyk. No bo Staraci już gra w pierwszym składzie, jest o wiele lepszy, o wiele bardziej utalentowany i o wiele lepszy, jest młodszy,
aż ma tak naprawdę ten sam overa. Kolejny trening naszych złotych piłkarzy ze szkółki. No wręcz może być ten sezon 83 overalla, ale on się rozwija, naprawdę to jest chyba, no jest największy talent, ale mała panu, jestem zaskoczony, jak on świetnie się prezentuje. Tutaj niestety remisujemy i Bruń doznaje kontuzji, ale no na szczęście nie jest taka długa jak nasz Kluivert, Justin. Tutaj Vos będzie kiedyś naszą gwiazdą, myślę, że to będzie nasz playmaker za Bruno Fernandesa. Hugo Maes, Laval, to też będą skrzydłowi, którzy będą kiedyś dużo grali. Laval właśnie zagrał meczu z Akmar, ale to Fodio strzela dwie bramki. Zagrał w pierwszym składzie, bo marudzi, że nie gra. Marudzący Fodo, jakie to jest nudne. Ale w następnym sezonie, kto wie, on albo Leao będą grali o wiele więcej. Może postaje na dwójkę napastników, tylko wtedy będę musiał usunąć jednego na pomocnika. Kto to będzie? Nie wiem, więc muszę pomyśleć. Ale myślę, że czas Trussiego już się kończy w naszym klubie. Czas na Leao w ataku albo Fodio. Ten piąty sezon może być taki dziwny, bo chcę wygrać tą Ligę Mistrzów, ale widzicie, że trochę to trwa, no jednak Ajax to jest potęga. A ja chcę po prostu stworzyć tą potęgę, więc pomalutku ją buduję, wprowadzam te nowe gwiazdy potem, które mają świecić wielkim, pełnym blaskiem. Nasz prawy obrońca już ma bardzo fajny pod overall, no i myślę, że Christensen, nasz drugi prawy obrońca poza Fosu Mensa, będziemy dla niego szukać nowego klubu. No też będę bardziej chciał właśnie stanie tego francuskiego, tu mamy praktycznie skład rezerwowy i wygrywam 3 do niego braki Leao, Ekoku i Fodio, czyli dwójki naszych wychowanków, co bardzo mnie oczywiście cieszy. No i koniec sezonu, wygrywamy przewagą 10 punktów na Feyenoordem, więc dominowaliśmy w tym sezonie ligę. Zaledwie 3 porażki. I tutaj przechodzimy oczywiście do statystyk. Najlepszy strzał Drussia, który w drugiej połowie sezonu się zablokował. Potem Bruno Fernandes, Neres. To już nie był tak skuteczny jak w przeszłych sezonach, ale nadal jest naszym jednym z najlepszych napastników. Kluivert, jak będzie kontuzja, może miał lepsze staty. De Jong 10 bramek. Wow. Leao ma 4 bramki, Fodio 3, więc myślę, że to są dobre oznaki. No Korbe 3 bramki jeszcze na Twente, więc myślę, że to też dobry piłkarz. Saradzi 3 bramki, Maepa 3 bramki, Fosu 2, De Ligt 1, Ekoku 1, Pierre 1, Tagliaccio 1, Vos 1, Maes 1, Bruyne zaledwie 1. No Bruyne jak na razie, no nie wiem czy... Jeszcze jest sens sprzedaży Neresa i Bruń, żeby grał, bo jak na razie no Bruń dużo gra z ławki, ale nie ma tych wybitnych statystyk. I teraz oczywiście przechodzimy do atrybutów. Największy upgrade, zanotował Laval aż o 5. No Denis się coraz lepiej rozwija. Od 5 też nasz prawy obrońca, potem Pinot, Ekoku, Vos. No, czyli nasi juniorzy oczywiście się najwięcej rozwijają. No myślę, że w następnym sezonie to też może być ostatni sezon Onana. Rufaj i Fizer pukają do pierwszego składu i myślę, że bardziej Rufaj będzie na początku tym bramkarzem numer 1, ale Fizer oczywiście nie jest skreślony. Już dostałem w tym sezonie ofertę za Onana na 40 milionów, więc myślę, że jego czas się już powoli kończy w Ajaxie. Czas dać szansę naszym młodym juniorom, wychowankom. No, myślę, że w następnym sezonie jeszcze więcej będą grali niż w tym. O, Rufaj jest gotowy. Fodiu, mam nadzieję, że już nie będziesz tak marudził, bo ja nie chcę cię sprzedać. Bernard, który to nie jest w ogóle ćwiczony, ma upgrade'a o 3. Jestem ciekawy, może jakiś kurna magiczny potencjał ma, jakbym go tak trenował. Lealo też o 2. Kurbe też o 2. Duarte też skoczył w overallu, więc też jest fajnie. Tu już koniec, a ja już się powalić wami żegnam. Dzięki za obejrzenie tego materiału, za wszystkie łapki w górę, nawet w dół, komentarze, subskrypcje. To tyle ode mnie, dzięki za obejrzenie tego materiału i do następnego.